czy deszcz, czy wiatr, czy słońce, policyjne patrole rowerowe jeżdżą po naszym mieście i pilnują, żebyśmy byli bezpieczni. Nie tylko rowerowe, bo można spotkać również policjantów na motorach, no i oczywiście spacerujących. Ale patrole rowerowe chyba wywołują w nas najwięcej pozytywnych emocji, ponieważ któż z nas nie lubi rowerów. Czy często są takie interwencje, na które wysyła się patrole rowerowe? No i skąd taki pomysł, żeby jednak dać policjantom rowery, które może nie są najszybszym środkiem komunikacji? No dla nas te patrole rowerowe to po prostu czysta pragmatyka tak naprawdę, dlatego że zwłaszcza właśnie teraz, wiosną, latem, te rowery naprawdę są zdecydowanie bardziej mobilne i policjanci, którzy patrolują miasto na rowerach, podejmują takie same interwencje, co policjanci w radiowozach, czy policjanci w patrolu pieszym, a tak naprawdę bardzo często są po prostu na miejscu szybciej, dlatego że omijają korki, no i także podejmują te interwencje w tych miejscach, gdzie wszyscy lubimy wypoczywać, czyli jakieś parki, skwery, także wobec innych rowerzystów, bo przecież czasami dochodzi tutaj do różnego rodzaju nieporozumień, więc oprócz tego, że wiemy, że ta służba wzbudza pozytywne emocje, no to dla nas to jest po prostu taka pragmatyka. Czy są jakieś specjalne predyspozycje, które musi mieć taki policjant, który akurat dostaje rower? Bo to na pewno wymaga i dobrego, szybkiego pedałowania i dobrej kondycji. No oczywiście tak, drużynka rowerowa nie jest dla każdego. Tak naprawdę to jest kilku, 8 albo 9 w zależności od potrzeb funkcjonariuszy, którzy co roku dostają się do tej drużynki i pełnią służbę w tej drużynce. Drużynka ma swojego nieetatowego dowódcę, który no, wybiera sobie policjantów, którzy mogą taką służbę pełnić, no ale tutaj bardzo ważne jest taka osobista chęć i taka skłonność do tego, żeby wziąć udział w takich patrolach, no bo to jest najważniejsze. Jeżeli policjant spełnia się i realizuje w tego typu służbie, no to my zdajemy sobie sprawę, że wtedy pełni tą służbę zdecydowanie bardziej efektywnie. Mamy tutaj dwóch panów na patrolu właśnie, to spytajmy, ile kilometrów dziennie mniej więcej panowie robicie na tych rowerach, bo to robi się całkiem niezły maraton. No tak między 40 a 50 km na służbę, w zależności od tego, gdzie jeździmy. Czasami udajemy się do Turawy, gdzie wokół zbiorników jest jednak większy ten obszar, żeby objechać i potrafimy przejechać nawet do 60 km na służbę. Jakie są najczęstsze interwencje, w których bierzecie udział? Zwłaszcza w Turawie, no to prawdopodobnie nadużywanie alkoholu, ale co najczęściej się dzieje, gdzie musicie interweniować? No są to najczęściej miejsca, gdzie ludzie się grupują, czyli parki, gdzie tym rowerem jesteśmy w stanie wjechać i bezpośrednio dojechać do tego miejsca, które jest interweniowane. I to najczęściej są to grupowanie młodzieży i spożywanie alkoholu, czy tam zakłócanie spokoju wieczornych, czy tam w porze dziennej, jak jest potrzeba po prostu zainterweniowania. Skoro w pracy jest rower, czy po pracy też czasem bywa rower, żeby ćwiczyć formę? Jak najbardziej. Przede wszystkim przed rozpoczęciem drużynki rowerowej trzeba trochę poćwiczyć, bo jednak daje sobie poznać to, jak się zaczyna jeździć, że te nogi jednak troszkę bolą. I do kiedy takie wasze patrole jeżdżą na rowerach? Kiedy kończy się sezon? Sezon kończy się końcem września, jak już pogoda zaczyna się psuć. Niestety pogoda nas bardzo ogranicza w tym, kiedy możemy tak naprawdę jeździć i można nas zobaczyć na terenie miasta. Póki co patrole rowerowe dopiero zaczęły swoją pracę. Będzie ich widać mnóstwo w naszym mieście, w różnych zakątkach województwa, więc po prostu pamiętajmy, że ci panowie są po to, żeby nam pomóc. No i do tego wszystkiego możemy pewnie do nich dołączyć i też bezpiecznie jeździć na rowerach po naszym mieście.